Siemanko widzowie, na koncie odłożyło się trochę kasy, ale sporo kasy już wydałem, bo zrobiłem jakieś 100 rozbudów, 81 plus, oczywiście podwójnych, bo jak żeby inaczej. Gdzieś tak koło stówki, po odcinku chyba jeszcze sobie trochę dorobię. Kilka otworzyłem już na TikToku, więc naprawdę spoko, ale jest jeszcze sporo kasy, no wydałem na to też z 400 tysięcy, trochę kart miałem w klubie, ale ze 400 koła na to mi poszło i chyba wypadałoby zacząć od tego, skąd się wzięło na koncie tyle pieniędzy, także na start łapka w górę, zapraszam serdecznie do zostawienia łapy, do subskrypcji, żeby nie przegapić materiałów kolejnych, no i pamiętajcie, że każda subskrypcja to jest więcej paczek na Team of the Year. Możecie zafollowować Instagrama, kiedyś zrobię konkurs na jakieś końce albo coś, bo miałem zrobić na święta, ale wyszło, że nie zrobiłem, ale dla widza zrobię kiedyś. Myślę, że na toty zrobimy jakieś giveaway na pół miliona na dowolną platformę, coś takiego. I na Instagramie też dla widza mogę pomóc ze składem, jak potrzebuje ktoś pomocy, czy ocenki, czy coś, to niech wysyła skład, ja pomogę, jak Instagram mi wyświetli wiadomość, bo czasem to nie wyświetla. A zarabianie pieniędzy, a raczej to jak ja zarobiłem pieniądze, zacznijmy od klasyka. Silvery z ligę. Do 800 końców brane, minimum za 1000 się sprzedawały. Nawet i po 500 się zdarzyło gościa kupić, za 600, za 400. No za mniej niż 400 to nie szło wylicytować, a snajpić to mi wszystko z nosa zdejmowali jak próbowałem. Ale tak kilka razy sobie całą listę zapełniłem. Rzucałem nowe karty, zapełniłem no nie całą listę, bo miałem tych Rebici, dalej mam i dalej mam Pellegrini. Jeszcze niektóre mi się nie sprzedały, ale mało ich zostało, więc najprawdopodobniej zaraz zejdą, ale schemat klasyczny, podbijanie, wystawianie, usuwanie co się sprzedało i zapychanie tej listy w kółko, żeby zarobić szmalec, no ponad 200 tysięcy na tym wpadło, śmiem twierdzić, że nawet ze 250 bardziej pod 300 by to podchodziło, więc dalej działa, dalej polecam, jak ktoś chce to niech sobie wejdzie, zrobi, policytuje i zarobi. Trochę też z moich inwestycji się sprzedało, Rebic 1 już za 31 koła zszedł, w tym momencie stoi około 30 tysięcy, więc bardzo mnie to cieszy, że ten Rebic, którego nie dość, że poleciłem na Patronie, nie dość, że poleciłem dla widza, to jeszcze sam kupiłem, ale jeszcze chyba nie chcę go sprzedawać, te 31 250 to myślę, że jest ta cena, do której by dobił, za tyle bym go sprzedał, po 4 koła bez podatku na sztuce ponad by było. Pellegrini też spoko, może ktoś zdążył złapać, jak mówiłem, do 15 tysięcy, teraz jest niby za 17,5, ale schodzi za tyle, więc za tyle wystawiam. Ale są też niektóre rzeczy, których nie wrzucałem, tylko rzeczy, które wrzucałem na Patrona, tutaj o tych New House'ach i Arnoldach już mówiłem, ale warto przypomnieć, bo fajnie to oddało. Jest też ten Adama Traore, kupiony za 150 koła, 173 sprzedaż, był wrzucany oczywiście na naszą grupkę handlową, tak samo jak był wrzucany Saka, którego niestety nie kupiłem, bo już wszystko zainwestowałem, nie miałem siana. No na wszystko mi nie starczyło, na rozbudowy, na jakieś piki, na paczki, na handel, no nie starczyło mi na wszystko. Saki nie kupiłem i akurat Saka, którego ja nie kupiłem, odbił sobie najlepiej, bo był za 110, a jest za 150, 160. Więc jeżeli na przykład chcesz sobie trzasnąć jakieś 100 podwójnych rozbudów, żeby ci nie było za bardzo szkoda siana na ton, to zapraszam do grupy handlowej. Nawet w tą noc 200 ponad tysięcy zarobiłem, więc wstęp 25 zł, no zwraca się, tak powiem wam, dosyć szybko mi się wydaje, ale dzisiaj, na początek, otwórzmy tych rozbudów kilka albo kilkanaście. Zobaczymy, jak z tymi rozbudowami będzie szło. Pykniemy sobie meczek Foot Champions na rozgrzeweczkę taką, bo oczywiście, że jutro od 19 też będzie stream weekendowy z grania Ligi Weekendowej. Mam nadzieję, że tym razem 16 winków dobić się uda. No poprzednio się nie udało. Były małe problemy techniczne ze zdejmowaniem streama za prawa autorskie do muzyki, ale już to ogarnąłem. Będą dobre bity, będą paczki, będą wygrywane mecze, były wszystko, nie? A tutaj są ekrany, ale no Finlandia, no to wiadomo, że Hradecki. Ale no, jutro 19 streamek, więc zapraszam wszystkich. Otworzymy też trochę tych rozbudów, bo no nie chcę wszystkiego dzisiaj otwierać. A to zrobiłem, wiecie, z takim zamiarem, żeby raz na odcinku otworzyć z 10, z 15, tutaj na streamie trochę, tutaj na TikToka, na shorta trochę otworzyć, żeby te rozbudowy posłużyły, powiedzmy, na parę dni. Mamy ekraniki kolejne, może jakiś walkout, Argentyna, PS, Messi! Messiego dostałem, ale jazda, podwójna rozbudowa i Messi, no wiadomo, że ten Messi teraz kosztuje 80 niecałe tysięcy, 70, nie, ale Messiego trafić, no to cieszy i się teraz zastanawiam, czy opłaca mi się dawać Messiego do tytułu, czy mi się nie opłaca. A zobaczymy, dawaj, otwieramy dalej, jakiegoś Centuriona jednego by wypadało dostać, bardzo bym chciał, bo no, dawno nie dostałem żadnej karty specjalnej poza informem. Dobra, dawaj jeszcze dwie otworzymy, pykniemy meczyk Foot Champions i później otworzymy kolejne kilka, tutaj będzie kto? Veratti, nie będzie Veratti, Berardi 8-4, no nie no, fajnie, jakby co drugą paczkę leciało przynajmniej 8-4, to powiedziałbym, że się zwróciło, zaryzykowałbym stwierdzenie, że te rozbudowy by mi się zwróciły, no ale dalej co mamy? No nie ma ekranu. No to lecimy z pierwszym meczykiem Foot Champions, wykupujemy prawo gry w finałach i rozkład jazdy, wiadomo, jest znany. Skład się nie zmienia, bo po co zmieniać? Niedługo Team of the Year, karty spadną sobie, a z wymiennych to ja mam tylko Mascherano i Rabiota, więc jak na nich nawet stracę po 20 000, jak spadną to mnie nie zaboli, bo resztę mam niewymienną, a pewnie jeszcze dzisiaj coś sobie zarobię. Ogólnie to myślałem, żeby wieczorkiem zaryzykować, jak wyjdzie nowa drużyna, ta Centurionów, to chwilę po tym jak wejdą do paczek sobie ich zdjąć, poczekać aż tam urosną kilkanaście, może tysięcy nawet, bo poprzednia drużyna podobnie się zachowała, Bastoni był. Ten środkowy obrońca z Interu, teraz już nie pamiętam czy Bastoni, ale był za 24 000 chwilę po wejściu, odbił do 39, no wiadomo, później spadł, nie? Ale takiego flipa chciałbym dzisiaj sobie znaleźć i takiego flipa zrobić na jakiejś karcie, która właśnie w tej drugiej drużynie się znajdzie. A my mamy akcyjkę, Di Maria, Payet, no kurde, chciałem do Cantony, ale trochę przekombinowałem, może Kol z fałsza również nie. Payet sam na sam, powiedzmy, no bronił. Ale tu poleci piła do Payeta, nie? Ale poleciała piła do Payeta. Nie wiem, czy był spalony. No był spalony, ale piła pierwsza klasa. O, ładnie. Cole będzie sam na sam. Tylko pytanie, czy mam to po krótkim? A po krótkim dam. No, ale czemu tak dziwnie? On ją z fałsza uderzyć, a nie jakoś sobie ręką oczy zasłonił i strzela. Myślę, że strzeli, nie wiem. A Mascherano, no znowu się kiedyś uda. Raz już się udało, liczę, że znowu się uda. Oj, groźnie się zrobiło tutaj, ale mu dałem wejść. Na szczęście mamy Moniona. Ale dziura w obronie, bez. Czy to wykończy Dembele? No wykończył. Kurde, już tak zastanawiałem co robić i nic nie zrobiłem i bramkę straciłem. Ostatnia akcja pierwszej połowy. Wypadałoby wyrównać, ale dziwnie ten gol tam się przemieścił między tymi obrońcami. No nie byłem na to gotowy, ale koniec pierwszej połowy, muszę powiedzieć tak, no gościu trochę mnie ciśnie. Znaczy inaczej, ja nie mogę podejść pod jego bramkę za bardzo, nie wiem, chyba odpalę po prostu nieustanny pressing i zobaczymy. Tak zwana taktyka na odrabianie, niby nie powinienem jeszcze tego odpalać, bo trochę za szybko po pierwszej połowie i przegrywając tylko 1-0, ale odpalę, bo czuję, że to może przynieść brameczki. Dimitri Payet fałszem, no i Payet 1-1. 2 minuty po rozpoczęciu drugiej połowy. Mówiłem, że taktyka odda? Mówiłem. Pujol, ale go tam przykleił się do gościa, za kostkę pogryzł i odzyskał. No, tylko ja oczywiście, że musiałem stracić, ale mamy z powrotem. Di Maria jakiś rajdzik, o 1, 2, tak, pięknie, do środka. No, jeszcze raz, Di Maria, nie ma tego. Muszę jakoś, kurde, nie stracić piłki chciałem i... No i tak straciłem. To coś Robertsonem może zamieszamy. On też ma przecież 5 gwiazdek sztuczek. Z tej lewej obrony Di Maria, ładne zgranie. I teraz do środka fałszykiem do Payeta, centymetra tam zabrakło. Jak macie tą taktykę, to trzeba uważać strasznie w obronie, nie? Bo ci obrońcy to troszeczkę powychodzą i będą troszeczkę, no, głęboko, bo nastawiłem bardzo dużą głębokość, więc uwaga na kontry, uwaga, żeby nie wyjść sobie losowo obrońcą i nie zostać bez obrońcy. A teraz nasza kolej na przeprowadzenie akcji. Cantona, to nie jest nawet on, ale Cole, bardzo dobrze, 1 mamy, do środka, zagranie do Rabiota, mogłem wziąć wolnego. W sumie to nawet nie wiedziałem, że jest wolny, ale jakbym wiedział, to bym wziął. Cantona 1 ma, wrzutka do Rabiota, Rabiot, no nie, no tak blisko jak ja, nie był nikt. Jak macie jeszcze tą taktykę odpaloną, to taki protip, stamina bardzo szybko schodzi, nie? Taki protip, że to jest wiadome, ale warto mieć na uwadze, że jak odpalicie sobie to, to możecie po chwili nie mieć już staminy na zawodnikach, a ja mam akcję, może z tego będzie jakaś brama. Meczka, Payet do środka, nie tu miał zagrać, nie do Rabiota chciałem, ale na Mascherano, to się uda, w końcu znowu się uda, Mascherano, no nie udało się, ale Bella Grade lutnął, prawie bramkę lutnął i prawie znowu lutnął bramkę, ten jego Monią coś się dobrze broni dzisiaj. Mascherano, no ten Monią to złapał, Mascherano taką głowę potężną dał. Rabiot, ale ty mi zaimponowałeś, ogólnie bardzo dobry jest ten Rabiot, serdecznie polecam, jak wam pasuje do składu, bo potrafi uderzyć, potrafi przejąć piłkę, potrafi podać, wszystko po trochu potrafi. No i kontra, i czy to będzie bramka, muszę jakoś... Dobrze bramkarzem, no nie zrobiłem dobrze bramkarzem, no i dupa. Ale coś mam dziwne wrażenie, że w kolejnym meczu nie chciała mi piłka wpaść do bramki, no nie wiem. Wchodzi Papin, wchodzi Runej, bo chłopaki to już siły nie mają, obrońcy zresztą też już średnio biegają, no ale no, taka wada tej taktyki, nawet Moniołowi jak się go odmienia. Dobra, nawet Monioł nie ma już 1/4 fitnessu, więc taktyka, no trochę tej staminy zabiera. Runej, no... Ty, no, rożny powinien... No dobra, no, przegraliśmy. Pierwszy mecz Foot Champions. Nie wiem, no to się nie chciało wpaść po prostu. Jeszcze narożnego mnie sędzia oszukał, no ale no dobra, no mówi się trudno, idziemy otwierać paczki. No i mamy ekrany na pocieszenie, może walkout na pocieszenie, może Chris Rollo tym razem. No Ruben Neves, prawie Ronaldo. Kolejne ekrany, Tadic na pewno, no wiedziałem, Kostić, przepraszam. Ale mogłoby tych 8-5, 8-6, 8-8 na wpadać, nie? Bo nie mam już praktycznie w ogóle w klubie. Znaczy kilka jeszcze tych kart zostało, nie? Wysoko ocenionych, ale przyda się jak najwięcej, bo no za dużo nie mam, a pewnie niedługo jakieś ikony czy herosy do zrobienia wiadą i miło by było mieć trochę niewymiennych kart, no to żeby siana całego nie przepalać. Można by było jakiegoś Centuriona jednego poprosić, tak żeby Centurionem odcinek sobie ładnie, pięknie zakończyć, no nie można. 3 razy podrządnie dało ekranu? No nie. No, ekrany, w końcu. Chris Rollo? Nie, Ruben Dias. O, ale to mi się podoba. 8-8 za darmo, za wydane dużo siana na rozbudowę, jeszcze z informem w gratisie. To dobre trafy. Ale no Centuriona, jednego na koniec, bardzo bym prosił. No nie, ale chociaż ekrany są znowu, to dobrze. Tylko SPD Rodri? Nie, Busquets. No dobra. To otwórzmy jeszcze 2 teraz. Pierwsza, przedostatnia w sumie, nie pierwsza, no okej. No i ostatnia paczka na dziś. Centurionem zakończmy. Dawaj, no nie, ale ekranami. Może walkoutem, Belgia, Rudy, bądź Rudym, Lukaku. Dobra, Lakaka, zakończymy walkoutem, wjechał cały na biało i ja się z wami akurat cały na biało żegnam, nie no, trochę na czarno, bo dzisiaj nie jestem w piżamie, tylko mam czarną koszulkę, więc nie cały na biało, ale trzymajcie się widzowie, oczywiście do jutra, do godziny 18, a później stream o 19. Zasłaniam ręką kamerkę i tak kurde się kapnąłem, że tego czasem zrobię i mi widać linię na rękach. I dziwnie to wygląda, pozdro widzowie, trzymajcie się i na razie.